przykład przed wakacją. Napisało, że w tamtym. Grali, biegali i tak dalej. To jest gniazdo. Ekstra, kurwa.
Na początku chciałem zapytać o refleksje pomeczowe trenera Stali Mielec. Poprosimy, trenerze. Mogę mikrofon? Porażka no, dla nas troszeczkę jest uważam niezasłużona. Remis był w zasięgu ręku, w zasięgu ręki, natomiast nawet przy tej sytuacji remisowej mieliśmy 2-3 sytuacje, w których powinniśmy strzelić bramkę. No szkoda, że w końcówce popełniliśmy błąd w destrukcji zakończony zdobyciem zwycięskiej bramki dla zespołu tarnobrzeskiego. Powiem tak, że doświadczenie zespołu tarnobrzeskiego troszeczkę przeważyło właśnie w tej końcówce nad naszą młodzieńczą fantazją. Dziękuję. Można się zgodzić tutaj z trenerem Stali, że w pierwszej półce mieliśmy może nie przewagę, ale prowadziliśmy grę na boisku. W drugiej połówce, wracając jeszcze do pierwszej, trzeba było to udokumentować zdobyciem bramki i wtedy na pewno mecz by troszeczkę inaczej się potoczył. W drugiej połówce pozwoliliśmy za dużo, zdecydowanie za dużo drużynie Stali. Narzuciła nam swój styl, ale tak jak trener mówił, nasze doświadczenie pozwoliło nam na zdobycie jednej bramki. I przy prowadzeniu 1-0 powinniśmy ten kontrolować grę i prawdopodobnie ten wynik dowieść do końca. Kardynalne błędy w obronie przy stracie bramki. Nie chcę teraz oceniać tam nikogo, ale wyciągniemy jakieś wnioski z tego. I straciliśmy bramkę, której nie mieliśmy prawa stracić w takiej sytuacji bramki. I tak jak trener mówił, no, nasze doświadczenie, nasza gra piłką pozwoliła nam na stworzenie sobie drugiej sytuacji, bo tych sytuacji za wiele nie mieliśmy, drugiej sytuacji i strzelenie zwycięskiej bramki. Także dla kibiców wydaje mi się mecz, dramaturgia, może wielkiej piłki nie było, no, ale tak często w meczach derbowych tak bywa. My osiągnęliśmy swój cel, wygraliśmy dzisiaj mecz, 3 punkty zostają w Tarnobrzegu i na dzień dzisiejszy jest to dla nas najważniejsze. Zapraszam do pytań skierowanych do trenera. Michał, zwycięstwo się nie sądzi, ale dzisiaj nie rozgrywaliście jedno z lepszych chyba spotkań. Co więcej, no, Stal Mielec była od was o jeden bieg szybsza i sprawniejsza. I po drugie, chyba zbyt często paliście się do środka. Zrobiliście 3 akcje z boku, strzeliście tak naprawdę 2 bramki. Czego dzisiaj tak to wyglądało? Tak to wyglądało i na to zwracaliśmy uwagę już po meczu w Sarzynie. Zwracaliśmy na to uwagę zawodnikom i dzisiaj również zwracaliśmy uwagę, że za mało gramy od boku, za mało stwarzamy sytuacji na skrzydłach 1-1, za mało jest dośrodkowań. I dlatego to tak wygląda. Czy Stal była szybsza? No, kwestia oceny, no, czy była szybsza. Tak jak powiedziałem, my wygraliśmy dzisiaj mecz i 3 punkty zostają w Tarnobrzegu. Na dzień dzisiejszy jest to najważniejsze. A co do naszej gry, może nie była taka, jakbyśmy sobie wszyscy życzyli, no ale tak jak stare porzekadło mówi, gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Widocznie dzisiaj Stal postawiła takie warunki, a nie inne. Chciałbym nadmienić, że to nie Stal Mielec, to nie jest drużyna, nie obrażę chyba nikogo, jak powiem, że taka jak drużyna, tak jak się zaprezentowała drużyna Wisły, Puławy czy zespół Soli. Wydaje mi się, że kibice po tych 2 zwycięstwach mieli nadzieję, żyli taką nadzieją, że w każdym meczu będziemy strzelać po 4, 5 czy więcej bramek. Realia ligi są inne i cieszymy się z tego zwycięstwa, jakie dzisiaj ciężko zostało wywalczone. No to powiem, że to prawdziwa niespodzianka. Pan prezes mnie naprawdę zaskoczył, zawodnicy również. No jak się mogłem czuć, no, łza się wokół kręciła. W końcu, że tak powiem, całe swoje życie piłkarskie spędziłem tutaj na tym stadionie. Jestem z tym stadionem związany, więc tylko mogłem czuć wzruszenie. No i w pewnym sensie żal, że już lata nie pozwalają na to, aby dalej biegać po boisku. Z rąk pana prezesa dostałem okolicznościowe zdjęcie, szalik, koszulkę z okazji tego, że z tego co zauważyłem, na koszulce był numer 305. To chyba tyle meczy rozegrałem w barwach siatki. I taka okoliczność była.
Właśnie z tego miejsca chciałbym podziękować władzom klubu, zawodnikom za tak naprawdę miłą niespodziankę. Paweł Czymiński, proszę bardzo. Paweł, dziękuję za miłe słowa, dziękuję za miłe przywitanie. Cóż można powiedzieć o tym meczu? No, najważniejsze jest to, że wygraliśmy. Można rzeczywiście powiedzieć, że być może mecz na remis, ale no, mecze derbowe mają to do siebie, że gra się do ostatniego gwizdka, jest dużo walki i zaciętości, może i trochę złośliwości. Ja takie mecze osobiście lubię. Lubię grać z Mielcem, tutaj w Tarnobrzegu zawsze mi się z Mielcem dobrze grało. Lubię, jak na trybunach jest doping, jak się coś dzieje, także no po cichu liczyłem, nawet śmialiśmy się wczoraj na rozruchu, że jak w końcu dostanę może jakieś tam jakąś szansę zagrać, to być może coś mi się uda strzelić. Ciabat, Mirek Kabata tutaj cały czas chodził za mną, mówi, czemu jak wejdziesz na blisko, to pewnie coś strzelisz, także no ja się osobiście bardzo cieszę. Dwa mecze przesiedziałem na ławce, także trochę byłem dzisiaj naładowany, tak pozytywnie oczywiście, i w momencie, gdy poszła ta wrzutka, jak piłka spadła, także no właściwie to zamknąłem oczy. Padło, także najważniejsze jest to, że wygraliśmy, a styl, wiadomo, no być może można się przyczepić, ale tak jak mówiłem tutaj na poprzedniej konferencji, my dopiero zaczynamy grać tym systemem, także jeszcze trochę czasu minie, zanim będzie to funkcjonowało tak jak powinno, ale myślę, że chyba wszyscy są zadowoleni, także 3 punkty zostają u nas i chyba o to chodzi. Na pewno jest to duża radość, no tak jak wy się cieszycie na trybunach, tak samo my się cieszymy na boisku tutaj. Myślę, że emocje i uczucia są takie same, tak samo jak wiemy, że to jest ważne mecz dla kibiców, dla szalikowców, także również chcieliśmy wygrać, raz, że to derby, a dwa po prostu, że to po tych trzech remisach pasowało jakieś 3 oczka dopisać, żeby troszeczkę oddechu było, tym bardziej, że przed nami ciężki mecz w Sanoku, gdzie też na pewno łatwo nie będzie.